stworzenia tak dużego biustonosza, znacznie większego niż jakakolwiek inna firma je oferuje w swojej sprzedaży, było zdjęcie i mail od pani, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. Dowiedziała się o naszej firmie, że robimy biustonosze na duże rozmiary, że jesteśmy dobrzy i napisała do nas maila z prośbą, czy byśmy się podjęli przygotowania dla niej biustonosza. I wtedy zaczęliśmy nad tym myśleć. Trwało to tak naprawdę, prace intensywne trwały około roku. Mieliśmy zebrane dane tych pań, które do nas przychodziły i próby. Poszło na to około 50 metrów materiału, bo co był stanik uszyty, to się okazywało, że nie tak, że już to, co nam się wydawało, że wspaniałe, fenomenalne, hurra, nareszcie mamy. Przychodziła pani, przymierzała cała zachwycona i nagle się okazało, że kurde, no masakra, no po prostu masakra. Inspiracją tworzenia tak dużego biustonosza, znacznie większego niż jakakolwiek. Jestem z siebie szalenie dumna, że mi się to udało zrobić i myślę, że gdybym pracowała u kogokolwiek, w jakiejś firmie, jako konstruktor, tak jak to robiłam wcześniej, byłam projektantem, konstruktorem, to szef by mnie po prostu zwolnił z pracy. Najzwyczajniej w świecie mnie wyszedł na zbity pysk, no bo byłoby proste zagadnienie. No pani kochana, co pani, przez rok pani robisz jedną formę i nie jesteś pani w stanie tego ogarnąć, no pani jest do niczego. Trudność, jaka jest w poznaniu takiej siły, takiego ciężaru, to jest coś niebywałego. Nie da się po prostu wziąć i przeskalować formy małej, że tam zada się jakąś proporcję i się zrobi, prawda, przez stopniowanie o określone wartości i dojdziemy do super wielkiego biustonosza. Figa z makiem. Im większy biust, tym bardziej to jest złożony problem, tym trudniej jest to wszystko ogarnąć. Tych klientek, które mają biusty duże, trudne do ubrania, jest w tej chwili bardzo dużo. I obawiam się, że w momencie, kiedy spożywamy to, co spożywamy, tych pań będzie dużo, dużo więcej. Zagadnienie, no pani kochana, co pani, przez rok pani robisz jedną formę i nie jesteś pani w stanie tego ogarnąć, no pani jest do niczego. Trudność, jaka jest w poznaniu takiej siły, takiego ciężaru, to jest coś niebywałego. Nie da się po prostu wziąć i przeskalować formy małej, że tam zada się jakąś proporcję i się zrobi, prawda, przez stopniowanie o określone wartości i dojdziemy do super wielkiego biustonosza. Figa z makiem. Im większy biust, tym bardziej to jest złożony problem, tym trudniej jest to wszystko ogarnąć. Tych klientek, które mają biusty duże, trudne do ubrania, jest w tej chwili bardzo dużo. I obawiam się, że w momencie, kiedy spożywamy to, co spożywamy, tych pań będzie dużo, dużo więcej.